Hej, cześć, siemano, z tej strony Pazister. Dzisiaj gramy znów w Subnautikę i taka informacja na początek, że mówiłem, że dzisiejszy odcinek właśnie będzie przeznaczony na eksplorację wyspy oraz na zbudowanie simota. Dzisiaj jednak zbudujemy tylko simota, no a na eksplorację wybierzemy się kiedy indziej. Chciałbym, żeby już się można było jeszcze szybciej poruszać niż Seaglidem, natomiast właśnie dzisiaj chciałem tego simota sobie wybudować tak na szybko. No i tak, na początek lecimy sobie po smar. Żeby smar wybudować, to byśmy musieli sobie pozbierać zlepki wodorostów, coś takiego, tylko muszę poszukać te zielone takie rośliny, gdzie mają takie żółte, można powiedzieć, takie pyłki, dzięki czemu te żółte pyłki sobie pozbieram i już będziemy mogli w miarę ten smar wybudować. Dokładnie chodzi nam właśnie o te żółte kolory, także bierzemy sobie nożyk i w sumie nie wiem, czy to z nożykiem, chyba nawet nie trzeba było z tym nożykiem właśnie. Weźmy sobie może 4. Aha, bo to w sumie dużo też zajmowało, co nie? 2. Ale z tego, co mi się kojarzy, to tak 2 potrzebujemy, tylko chciałem mieć po prostu na zapas te kolejne 2. Ale dobra, jak nie możemy mieć tyle w ekwipunku, no to trudno. Też chcę troszeczkę w tym ekwipunku mieć jakieś inne rzeczy. Także za bardzo nie chciałem tego ekwipunku robić na pusto. Dobrze, teraz zróbmy sobie ten smar, jeżeli możemy, bo raczej będziemy mogli, już mamy to, co chcieliśmy. Właśnie, mamy smar, raz. Okej, i mamy smar. I jeszcze co tutaj nam zostało takiego do budowania? W sumie jeden zlepek. Mogę tutaj, jest miejsce? Chyba nie. No dobra, czy ja bym mógł sobie wyciągnąć z ekwipunku mniej więcej? W sumie tytan sobie troszeczkę wezmę. I czy to się zmieści, czy jeszcze nie za bardzo? Zmieści się, spoczko. Także dobra. Ogniwo elektryczne będziemy musieli zbudować, czyli baterię jedną byśmy musieli sobie zrobić. Grzyb kwasowy, ruda miedzi, to właśnie do ogniwa elektrycznego. A my jeszcze będziemy musieli zrobić sztabkę tytanu, także byśmy potrzebowali dużo, ale to dużo tytanu. Także może tak, weźmy sobie, schowajmy to, a to sobie weźmy. Czyli tak, tytan bierzemy, na chwilę wodę schowamy tylko po to, żeby tytan zebrać. Myk, myk, myk. Cyk, cyk i cyk, dobra. Czy ja już mam wystarczająco chociaż na jedną sztabkę tytanu, czy jeszcze nie za bardzo? Mogę zrobić jedną sztabkę tytanu, także spoczko. I z tego, co się orientuję, muszę zrobić takich 2 razy. Czy nie tak? Już sprawdzam, żeby po prostu zaś nie... Ej, nie, jednak dobra, sztabka tytanu jedna wystarczyła, także spoko. Wszystko, jak widzicie, mamy smar, ołów miałem, szkło też miałem, jedynie zostanie nam do wybudowania ogniwo elektryczne, także się troszeczkę się zdziwiłem, bo myślałem, że trzeba 2 razy sztabkę tytanu, natomiast wystarczy raz, także spoczko. Guma silikonowa, guma silikonowe to ja miałem po prostu z jednym ze szafek. O, patrzcie, nawet te grzybki też mamy, a grzybki chyba też będą nam potrzebne. Także weźmy sobie tak. I jak to teraz ta sytuacja wygląda, spójrzmy. Ruda miedzi. Rudy miedzi ogólnie chyba nie miałem w ogóle. Jeszcze tutaj ewentualnie sprawdzę. Dobra, czyli byśmy musieli sobie popłynąć i poszukać jakiejś rudy miedzi. Czyli po prostu byśmy musieli znaleźć jakieś brązowe skały gdzieś tutaj w jakimś z jakichś tych klifów. Gdzieś po prostu te skały są i z tego byśmy mogli tą rudę miedzi sobie zdobyć. Tylko nie będzie łatwo, oczywiście, nie będzie łatwo. Nie, 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 nie ma takich tutaj opcji, że nas dogonicie. Tytan. Najgorsze są właśnie te potwory, co płyną za mną właśnie z tych jaskiń i chcą mnie po prostu ugryźć albo po prostu wybuchnąć przede mną. Dobra, czy tutaj by było? Na razie nie widzę tej jakiejś skałki, odłamka. To jest bardzo niefajne ogólnie. Niby taka mała rzecz, a jednak trzeba ją po prostu troszeczkę poszukać. Czy się robi ciemno już? Przed chwilą co było po prostu jasno, ale dobra. Jest noc, jest trudniejsze warunki, ale... Czy w sumie nie wiem, jak to teraz... Albo chwilowe zachmurzenie było? Być może, bo właśnie za krótko mi ten dzień trochę trwał. Tutaj coś mamy? Chyba nie, dobra. O, 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 tutaj będzie ruda miedzi? Jest, ruda miedzi raz. Nie wiem, czy jedną tylko potrzebuję, czy 2 razy? Dobra, to się obczai.
Mek. Bateria. Okej, ogniwo elektryczne będę mógł już zrobić, super. Czy to chyba już jest wszystko, żeby zrobić tego simota, mi się wydaje. Chyba, że coś pominąłem, już obczajam. Nie, wszystko jest, także dobra, teraz możemy sobie wyjść. Do konstruktora teraz będziemy mogli się dostać. I jak pamiętam, jak kiedyś graliśmy w tą alfę betę, to z tego konstruktora mogłem zbudować cyklop. A tutaj natomiast będę mógł zbudować simota, inny pojazd niż mieliśmy wcześniej w tej becie albo alfie. No i też jest to spoko pojazd ogólnie, szybko będziemy się poruszać. Jednocześnie będziemy mogli się właśnie tam w tym simocie oddychać, bo jak mamy tego właśnie tego Seaglide, co też szybko się poruszamy, no to tutaj na to pewno możemy oddychać. W simocie możemy. Okej, tym jeszcze się nie poruszałem, także... Ciekawe, czy ja mogę jakoś przyspieszać? Aha, też tutaj jest kwestia światła, dobra. Także spoko sprawa ogólnie, simota zbudowaliśmy, ja tutaj najbardziej jestem pozytywny, bo udało nam się tego simota w dzisiejszym odcinku wybudować. Także spoko opcja, dobra, tego simota sobie zostawimy tutaj, czy jak się wychodzi, na E normalnie, na E, dobra. Taki simocik, dobra, wejdźmy sobie tutaj. I tak, kwestia simota już jest załatwiona. Kolejny krok to mi się wydaje, że będzie to już eksploracja tej wyspy, o którą miałem możliwość dzisiaj rozegrać, ale jednak mówię, simot się może bardziej przyda, ponieważ też chcę mieć jakieś pojazdy, które szybko będą w stanie nas poruszyć do przodu. I ogólnie tak, tak byliśmy wtedy, kiedy po prostu ten czas odliczany był, ten Sunbeam właśnie przyleciał, to tam odkryliśmy, że jest taka wyspa ląd, no i tam też jest. W sumie to tak można się spodziewać, jak widzicie, takie ciemniejsze chmury są, to w sumie tam jest ląd i tam też jest ciemniejsza chmura i tam jest ten drugi ląd, który jeszcze nie odkryliśmy, a chcemy odkryć. Także wydaje mi się, że już w kolejnym odcinku będziemy tam sobie sunąć. No i później możliwe, że już będziemy jakoś budować bazę. No i pomału będziemy serię kończyć, także dzięki za uwagę. Myślę, że wam materiał się podobał. No i oczekujcie kolejnego odcinka z Subnautiki już niebawem. Także trzymajcie się, na razie, hejo hejo.